Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Powiedziałem to na jednym wdechu i to było, ojejku, niedobre to było w sumie, wam powiem. Co my tutaj możemy zrobić w sumie aktualnie? Nie wiem, czy możemy wypłynąć stąd? Na przykład na inną wyspę? Nie mam pojęcia, to jest tyle ludzi, z którymi możemy porozmawiać. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. W sumie ze Svenem przydałoby się pogadać. Można to było zrobić. Jestem nowym marynarzem. Mam na imię Roland. Witaj na Albatrosie, marynarzu. Dziękuję. A ty kim jesteś? Jestem stary Sven. Będzie musiał za to zapłacić. Jeśli czegoś będziesz potrzebował, zwróć się do mnie. Naprawdę. A można coś u ciebie kupić. Rozumie się. Dla przyjaciół zawsze coś znajdę, i to bardzo tanio. Co możesz mi zaproponować? Bagienne ziele, człowieku. Wysokiej jakości i całkiem niedrogo. Cóż, jeśli pilnie potrzebujesz czegoś innego. Po prostu spytaj cichutko starego Sena, czy tego nie ma. Handlujesz bagiennym zielem. Czyżbyś nie wiedział, że jest to zabronione? I co z tego? Póki nikt nie ma dowodów, jestem czysty. Pokaż mi swoje towary. No dobrze, co ty masz? Masz dużo skrętów, masz wytrychy i masz dużo skrętów. Dobra, to nie potrzebujecie na razie. To było przecież jasne. Potrzebujemy się dowiedzieć paru fajnych spraw. Mieliśmy pomóc kucharzowi, więc może spróbujemy z nim pogadać. Witam. Jesteś kucharzem? Oczywiście, że nie. Nie widzisz, że jestem cieślą. Stolarz na statku. Rozumiem. A gdzie jest kucharz? Ha ha ha, mam cię, mój przyjacielu. Naszym cieślą jest sternik Halal. A ja jestem Albin, kucharz okrętowy. Tylko się nie obrażaj na mnie za ten drobny żarcik. Ty, zapewne, jesteś nowym marynarzem. Dokładnie. Nazywam się Roland. Świetnie, Roland, witaj na pokładzie. Witaj, Albin. Mogę ci w czymś pomóc. Jak, co, pomóc? Oczywiście możesz mi pomóc, szybko ponownie pociągając za smycz. Ponieważ nie bardzo lubię, gdy wy, marynarze, stoicie w mojej kuchni i zaglądacie do moich garnków. Dobra. Tylko spytałem. Już sobie idę. Hej, chwileczkę. Ktoś cię przysłał, prawda? Czy Harald powiedział, że powinieneś do mnie przyjść? Tak, Harald powiedział, że możesz potrzebować pomocy. Właściwie to jej potrzebuję. Idź do Wolfganga i przynieś mi nową patelnię. Jak tam, nowa patelnia? Jasne. Stara jest całkowicie zardzewiała. Nie można już na niej gotować. Co gotujesz? Moje popisowe danie. Zupa rybna Albina. Koniecznie musisz spróbować. Masz coś do jedzenia? Oczywiście, oto twoja zupa. Witaj, Albin. Czy coś ci wiadomo o kradzieżach prowiantu? Pytasz niewłaściwego człowieka, mój chłopcze. Nic na ten temat nie wiem. Wszystko, co nie dotyczy mojej kuchni, mało mnie obchodzi. Więc nie masz żadnego pomysłu, kto mógłby stać za tymi kradzieżami. Mam jedno podejrzenie. I kto, według ciebie, jest złodziejem? Cóż, na okręcie jest tylko jeden człowiek, któremu nie smakuje moja zupa rybna. Inaczej by nie wynosił zapasów z ładowni, czyż to nie oczywiste? Powiedz, ciebie obchodzi coś na świecie, poza twoją zupą. Czego ty ode mnie chcesz? Dobre jedzenie to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. No, a kto chce dobrze jeść, temu jest potrzebny dobry kucharz. Tak, tak. Naprawdę nie ma sprawy. No dobra. A jest tu coś do jedzenia poza zupą? Poza zupą? Nie. Mam tylko zupę rybną, zrozumiałeś? Zupa rybna to bardzo zdrowa, smaczna i dodająca sił potrawa. Zapamiętaj to, mój chłopcze. Mimo wszystko mógłbyś od czasu do czasu przygotować coś innego. Co? Posłuchaj mnie, jeśli nie smakuje ci moja zupa rybna, to możesz sam szukać sobie jedzenia, gdzie chcesz. Nie podoba mu się moja zupa. W głowie się nie mieści. Dobra, czy ta zupa coś robi? Zupa rybna, nie? To jest zwykła zupa, jaka jest. No dobra. Tutaj kto jest? Wachtowy.
No dobrze, no to nie wiem, co my teraz musimy zrobić za bardzo. Trzeba popytać ludzi. Ze Svenem gadałam. Tu jest Konrad. Witam, ja. Nowy marynarz, jak sądzę. Nazywam się Roland. W takim razie witam cię w imieniu Lorda Baldwina. Cieszymy się z każdego człowieka, gotowego walczyć o wolność naszego kraju. A teraz idź do naszego bosmana Haralda. Wyjaśni ci twoje obowiązki na pokładzie. Mogę porozmawiać z Lordem Baldwinem. Nie. Lord Baldwin jest zbyt zajęty, żeby zajmować się problemami marynarzy. Jednak, jeśli coś cię gryzie, zawsze możesz zwrócić się do mnie. Rzeczywiście prawda. Wolfgangowi ktoś ciągle kradnie zapasy. Ja raczej powiedziałbym, że Wolfgang stale je gubi. Nie chcę nic słyszeć o złodziejach, póki taki nie zostanie złapany na gorącym uczynku. I proszę cię, trzymaj swoje śledztwo w tajemnicy. Ty, albo inni paladyni, podejrzewacie kogoś. Nie, i proszę cię, byś nie rozpowszechniał nieuzasadnionych plotek, dopóki nie zgromadzisz wystarczających dowodów. To wszystko tylko wprowadzi zamieszanie na okręcie. Harald powiedział, że mogę odebrać u ciebie moje wynagrodzenie. Zgadza się. I otrzymasz je razem z innymi, gdy przyjdzie na to czas. I co z moim wynagrodzeniem? Cóż, zazwyczaj, żeby otrzymać wynagrodzenie, trzeba najpierw na nie zapracować. A ty dopiero co wszedłeś na pokład. Jeszcze trochę popracuj albo znajdź inny sposób, by zasłużyć na swoje wynagrodzenie. Nie martw się, jak tylko wystarczająco dużo popracujesz, dostaniesz je. Chcę zostać bosmanem. Bosmanem. Już. Jesteś u nas od niedawna. Zresztą, dlaczego by nie? Twoje życzenie jest godne pochwały. Na pokładzie jest 4 bardzo doświadczonych żeglarzy, Harald, Hauk, Kalar i Wolfgang. Przekonaj ich wszystkich, że zasługujesz na stanowisko bosmana, a zastanowię się nad twoją prośbą. Dobra, z Ganelunem nie ma co rozmawiać. Mamy jeszcze Konrada. Witam. Jestem nowym marynarzem. Mam na imię Roland. Witaj na Albatrosie. Jestem Konrad, wojownik naszego władcy, Innosa. Kto dowodzi statkiem? Czcigodny Lord Baldwin. Jest to odważny wojownik, człowiek bez strachu i skazy. Dlatego odnoś się do niego z szacunkiem. Ktoś kradnie zapasy z ładowni. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze to źle, ale dlaczego przychodzisz z tym do mnie? No, chciałem się dowiedzieć, czy nie zauważyłeś czegoś podejrzanego. Nie, niczego nie zauważyłem. W takim razie, może kogoś podejrzewasz, kto mógłby być złodziejem? Nie. Kogo, według ciebie, miałbym podejrzewać? Zaczekaj, chyba nie myślisz, że któryś z paladynów jest zamieszany w tę kradzież. Nawet przez myśl mi to nie przeszło. To lepiej dla ciebie. No dobra, widzę, że na razie się nic nie możemy dowiedzieć, dużo rozmów. Jego czyny były sprawiedliwe. Erik, może ty coś wiesz? Chciałbym zapytać cię o kradzież zapasów. Pytaj, ale zapewne, niewiele będę mógł ci pomóc w tej sprawie. Podejrzewasz kogoś o te kradzieże? Nie. I jeśli mam być szczery, niełatwo by mi było kogoś podejrzewać. Osobiście nie sądzę, że ktoś z nas mógłby być złodziejem. Intuicja mi podpowiada, że to coś innego stoi za niedoborem zapasów. A cóż to, według ciebie? Niestety, tego nie mogę powiedzieć. Po prostu mam takie przeczucie. Ale sądzę, że powinieneś porozmawiać z wszystkimi na pokładzie. Być może, wtedy dojdziesz do prawdy. No, mordo, naprawdę odkrywcze to było. Mamy Beowulfa, Bertrama, Halvara, Volkera, matko i córko. Tu jest jeszcze Knut. Do pogadania. Jest Hawk. Z Dandolo chyba już nie mam nic do pogadania. O. Wiesz, dokąd zmierzamy? Nie, paladyni wciąż utrzymują to w tajemnicy. Szczerze mówiąc, nawet nie chcę wiedzieć. Zresztą, niebawem to się wyjaśni, kiedy orkowie wezmą się za nas. Orkowie. Oczywiście orkowie. Albo komu jeszcze miałoby to być przeciwne. Więc jeśli szukasz towarzysza broni do następnej walki, daj mi znać. No dobra, czyli tutaj nic na razie. Jeszcze jest Ernst. W sumie to już są wszyscy ludzie, z którymi tak mogę porozmawiać. Chodźmy może do Wolfganga załatwić tę sprawę. No, Jezus kochany. Tej patelni.
Witam. Przysłał mnie do ciebie kucharz. Albin. A tak, i czego chce ode mnie? Potrzebuję nowej patelni i powiedział, że mogę ją od ciebie dostać. Tak. A co, stara patelnia mu nie służy? No, bo już cała pordzewiała, no to jak? Masz patelnię, czy nie? Oczywiście, że mam patelnię. I to nie jedno. Ale zamierzasz ją kupić, czy zwyczajnie wziąć za darmo? No oczywiście, że za darmo. Jakżeby inaczej. Czy masz z tym jakiś problem? Nie mam żadnych problemów. Wtedy potrzebuję pisemnego dowodu od Albina, dlaczego chcę nowej. Czyżbym się przesłyszał? Na jaką cholerę potrzebne ci pisemne potwierdzenie zapotrzebowania na jakąś patelnię? To proste. Dlatego, że odpowiadam za całe wyposażenie w ładowni. Jeśli zda sobie sprawę, że bez wahania daję ludziom rzeczy, które są mi powierzone. A zwłaszcza teraz, gdy złodziej ukradł już część moich zapasów. Więc przynieś mi potwierdzenie od Albina, a wtedy dostaniesz patelnię. Nie sądzisz, że to przesada? Przesadzam, czy nie? Nie ma pisma, nie ma patelni. Proste. To świetnie, naprawdę świetnie. Och, teraz tak będziemy latać i ogarniać wszystko po kolei. Dobra, Albin był tutaj. Tak jest. W końcu jesteś. Gdzie cię tak długo nosiło? Gdzie jest patelnia? Cóż, nie ma patelni. Wolfgang nie chce jej wydać. Co? Dlaczego? Tylko mi nie mów, że już mu się skończyły. Cóż, mógłby ją sprzedać, ale... Zapłacić. Fanaberie. Mógłby ci dać jedną za darmo. Może i za darmo, ale... Ale co? Nie pozwól, aby wszyscy ciągnęli cię za nos. Gdybyś pozwolił mi dokończyć, już dawno bym ci wszystko wyjaśnił. Wolfgang potrzebuje od ciebie pisemnego zaświadczenia, w którym stwierdzisz, dlaczego potrzebujesz nowej patelni. I tylko wtedy jest gotów ją wydać. Ten Wolfgang co, rozum mu odjęło. Cóż, mi też się wydaje, że to już lekka przesada. To nie jest przesada, to po prostu obłęd. Nie dam mu żadnych potwierdzeń. A co z patelnią? Bardzo dobrze, wróć do Wolfganga i powiedz mu, że długo sobie poczeka na swoje zaświadczenie. Powinien dać ci to bez komentarza. Poza tym był to ostatni raz, kiedy robiłem tu zupę na pokładzie. A teraz już sobie idź, bo jeszcze nie zdążę ugotować dzisiejszej zupy. No, naprawdę super zadanie, naprawdę górnolotne. Robi się już wieczór. No ale dobra, ogarnijmy sprawę tej zasranej patelni. Nie zacinając się o tę lampę 300 raz. Co do patelni? Tak. Albin wystawił ci potwierdzenie. Nie. On uważa, że to zupełnie niepotrzebne. Masz mi wydać patelnię bez jakichkolwiek potwierdzeń. A, muszę. Przekaż Albinowi. Powiedz mu, że wtedy może długo poczekać na swoją patelnię. Na Innosa. Taki zamęt z powodu idiotycznej patelni. Nie sądzisz, że powoli posuwasz się za daleko? Nie, wcale tak nie uważam. Każdy musi powiedzieć, dlaczego czegoś ode mnie chcą. I dla Albina nie mam zamiaru robić wyjątku. Albin powiedział mi, że to był ostatni raz, kiedy tu gotuję. I co ty na to? W takim razie. Mam już dość jego wstrętnej zupy rybnej. Jego jedzenie pogarszało się w ciągu ostatnich kilku lat, a jeżeli to konieczne, mogę też sam o siebie zadbać. A pozostała część załogi, zapewne jasno wytłumaczy Albinowi, że nie powinien tak postępować. Jak możesz być tak uparty? Więc nie dasz mi patelni. Nie, chłopcze. Nie ma patelni bez pisemnego wniosku i koniec. Matko i córko, nie no, masakra po prostu. Dobra, to teraz może spróbujemy do Albina, nie? Uderzyć znowu, po raz kolejny, kurde mać. Nic o tym nie wiem. Jak to wygląda? W końcu masz nową patelnię. Nie, Wolfgang ciągle nie chce mi jej wydać. Co? Nie powiedziałeś mu, że wtedy nie będę już gotować. Powiedziałem, ale to go nie wzruszyło. Powiedział mi, że i tak ma już dość twojej zupy rybnej. Przepraszam. Co on powiedział o mojej popisowej zupie? On zupełnie oszalał. Powiedział, że twoje jedzenie jest coraz gorsze i... Wystarczy. Od dziś trwa strajk. Niech żywi się niegotowanymi zapasami w obozie. Myślę, że on też.
Powiedział też, że nie możesz sobie pozwolić na strajk. Nic o tym nie wiem. Bo w takim razie będziesz miał wielki problem z załogą. Obawiam się, bez względu na wszystko będziesz musiał wystawić zaświadczenie na patelnię. Nie ma mowy. Jeżeli Wolfgang chce wojny, będzie ją miał. Jeszcze zobaczy, do czego jestem zdolny. Więc nie sądzisz, że przesadzasz tak bardzo jak on. Halo, w końcu chodzi o głupią patelnię. Albin tego tak po prostu nie zostawi. Wiesz co? Idź do Gernota i o wszystkim mu opowiedz. Gernot szybko sobie z tym poradzi. Wolfgang nawet nie zdąży mruknąć okiem. Co? Każesz mi iść do Gernota z powodu takiej bzdury? Paladyni mnie wyśmieją. To nie bzdura. Tu chodzi o moją pozycję na okręcie. Dalej, rusz się w końcu. Dobra. Jak sobie życzysz. Naprawdę super quest. Ktoś się tutaj zastanawiał, czy będzie podobne przedrzeźnianie się jakby z graczem, jak w przypadku Hinza i Kunza. No to tutaj trochę tak jest odnośnie tej patelni. Mamy tu jeden mały problem. Jaki? Albinowi potrzebna jest nowa patelnia. Ale Wolfgang nie chce mu jej wydać bez potwierdzenia na piśmie. Aha, i w czym tu problem, na miłość boską? Cóż, Albin nie chce podpisać potwierdzenia, ponieważ uważa, że Wolfgang powinien dać mu patelnię bez żadnych potwierdzeń. Powiedz, czy ty się dobrze czujesz? Zawrakasz mi głowę takimi bzdurami. Przynajmniej mam teraz jakieś wyobrażenie, jakim jesteś człowiekiem. No to świetnie. Spotkanie z Gernotem nie udało się, tylko mnie zrugał. Najwyraźniej nie mam wyboru, muszę iść do Wolfganga i kupić tę cholerną patelnię. Kurde, Konrad, ile ty masz chapca. Uch. Wow. Aha, do Wolfganga, dobra. Idę, póki on tam jeszcze jest, bo on kończy pracę o którejś godzinie, już go potem w ładowni nie ma. Siema. Powiedz, czy mogę kupić u ciebie patelnię? Oczywiście, możesz. Dobrze. A ile kosztuje? 20 sztuk złota i możesz ją zabierać. Chcę kupić patelnię. Dobrze. 20 sztuk złota i jest twoja. Super. Idziemy więc do Albina i skończmy ten żałosny quest. Fajnie by było dzisiaj zająć się tymi osobami, które kradną tą żywność. Rozwiązać ten problem z tą żywnością. Albin, oto twoja patelnia. Aha. Więc Gernot naprostował Wolfganga. Nie było takiej potrzeby. Wolfgang się namyślił i sam mi ją wydał. No i co z tego? Czy miał zimne stopy, co? No i w porządku, wszystko mu wybaczę. Dawaj tu szybciej tę patelnię. Wreszcie będę mógł zająć się gotowaniem. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. To wszystko, czy masz dla mnie jeszcze jakieś polecenia? Tak jak? O tak. Możesz dla mnie zrobić coś jeszcze. Niech zgadnę, potrzebny jest nowy piec. Nie, stary da jeszcze radę. Ale potrzebuję ryb. Dużo ryb. Ponieważ skończyły mi się składniki do zupy rybnej. Myślę, że wystarczą 2 tuziny ryb. Co, 24 ryby. Skąd je mam wziąć? Od Wolfganga, oczywiście. Cały prowiant jest pod jego opieką. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie potrzebować pisemnego potwierdzenia. Zaświadczenie, dlaczego? Myślę, że wyciągnęliśmy to z niego. Zrozumiałem, zrozumiałem. Już idę po te ryby. Wiecie co, ja po prostu dam swoje, nie? Chociaż... Nie, zabawmy się jeszcze z Wolfgangiem trochę. Nie potrzebuję jeszcze. Zobaczmy, czy będzie potrzebował faktycznie pisemnego zezwolenia. Znowu przysłał mnie Albin. I cóż tym razem staruszek Albin chce ode mnie? Przestań się po prostu głupio uśmiechać. Albin chce, żebyś dał mu 2 tuziny ryb. Wybacz, ale tego zrobić nie mogę. Co to oznacza? Czy po prostu chcesz mieć na to kolejny wniosek? Nie chłopcze. Możesz je ode mnie dostać bez wniosku, tak jak każde inne jedzenie. Ale tu jest inny problem. Więc w czym tkwi problem? To bardzo proste. Mam tylko 5 ryb. Pozostałe zostały ukradzione. Ale pozostałe możesz zabrać. No dobra, chociaż dostałam z tego 5 ryb. Niech będzie i tak.
Jakaś tam korzyść to jednak jest, prawda? W ogóle, czym on się tak przejmuje? Dobra, działamy z tymi rybami. Mam 24 ryby, które chciałeś. Świetnie, daj je tutaj. Teraz jesteś zadowolony. Dalej być nie tak. Doskonale sobie poradziłeś. Proszę, to niewielka nagroda za twoje wysiłki. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? Nie, mój chłopcze. Już wszystko w porządku. Dziękuję ci. No i dobra, świetnie. To co, myślę, że się prześpimy do rana, aż wszyscy będą znowu na swoich miejscach i weźmiemy sobie kolejne zadania od nich. Czy Erik tutaj jest? Tak, on po prostu o tej godzinie jest w tym miejscu. Z Albinem wszystko załatwiliśmy, z Halvarem pogadam później. Najpierw chodźmy do Haralda. Wykonałem wszystkie zlecenia Albina. Doskonale. Jeden problem mniej. Jestem z ciebie zadowolony. Znajdzie się jeszcze jakaś robota dla mnie? Na razie nie. Możesz zająć się innymi zleceniami. Ale zaczekaj. Mam ci przekazać, abyś zaszedł do Wernota. Lepiej od razu skieruj się do niego. Myślę, że chodzi o żołd. Wykonałem wszystkie twoje zadania. To prawda. Zuch z ciebie. W takim razie możesz mnie polecić na stanowisko bosmana. No cóż, jak ci już mówiłem, najpierw musisz się wykazać. Jestem zadowolony z twojej służby na statku. Ale co z szacunkiem załogi? Co ze Senem, Dandolo, Ernstem i Knutem? Tylko wtedy, kiedy zdobędziesz ich szacunek, polecę cię na stanowisko bosmana. No dobra. Na razie o reputację się nie pytam, ponieważ no, szały nie ma w sumie. Harald powiedział mi, że chciałeś mnie widzieć. Racja. Słyszałem o twoich wysiłkach na pokładzie okrętu. Aha. Wykonałem już wiele różnych zleceń. I skoro już mówimy o mojej pracy, jak tam się miewa moje wynagrodzenie? Zasłużyłeś na nie. Chociaż jesteś od niedawna na pokładzie, to wszystkie polecenia wykonujesz szybko i efektywnie. Harald przekazał mi, że jest bardzo z ciebie zadowolony. I dlatego masz tu swoje pierwsze wynagrodzenie. No i świetnie. To co, myślę, że porozmawiamy może teraz ze Sternikiem, no nie? Hej, ty. Witaj, Sterniku. Witam. Przypuszczam, że jesteś naszym nowym marynarzem. Nazywam się Roland. Ja jestem Halar. Witaj na pokładzie, Rolandzie. Wiesz, że ktoś kradnie Wolfgangowi zapasy. Oczywiście, wiem. Wolfgang sam mi o tym mówił. Nie wierzę, że coś takiego dzieje się u nas, na Albatrosie. Masz może jakieś podejrzenia? Nie, i szczerze mówiąc, wolę się tego trzymać. Naprawdę nie chcę podejrzewać kogoś ze współtowarzyszy. Dandolo mi powiedział, że znasz wiele pirackich opowieści. Tak ci powiedział. Więc się pomylił. Nie znam wielu pirackich opowieści. Znam je wszystkie. Mogę opowiedzieć ci o każdym zbóju, który kiedykolwiek pływał po tych wodach. Więc na pewno znasz też kapitana Kuternogę. Kapitan Kuternoga. Oczywiście, że znam tego starego pirata. Co chcesz o nim wiedzieć? Po prostu powiedz mi wszystko, co o nim wiesz. Kapitan Kuternoga był jednym z najgroźniejszych piratów wszechczasów. Żył około 100 lat temu. Żadna zdobycz nie była bezpieczna przed nim i jego ludźmi, czy to na lądzie, czy na morzu. Jego banda nie bała się nawet wojskowej floty ówczesnego króla. Nagrabili prawdziwą fortunę, ale szybko ją roztrwonili. Tak żyją piraci. Nie zmieniło się to do dzisiaj. Czy ten Kuternoga nie miał przypadkiem jakiegoś skarbu? Oczywiście, że tak. Tak jak każdy szanujący się pirat, Kuternoga też miał swój wielki skarb, który gdzieś schował. Ale gdzie, nikt z obecnie żyjących tego nie wie. A skąd ten skarb się wziął? Przecież mówiłeś, że on i jego ludzie przepuścili całą zdobycz. Bo to prawda. A co do tego skarbu, coś tam o nim szeptano. Proszę, tylko trzymaj się faktów. Pirackie bajdy mnie nie interesują. Ejże. Halar nigdy nie opowiada żadnych bajd. Wszystko, co mówię, to szczera prawda. Więc, jakże to było? Dawno temu słyszałem tę historię, już, przypomniałem sobie. Pewnego razu on i jego ludzie znaleźli wyspę, niezaznaczoną na żadnej mapie.
Kiedy zeszli na brzeg, zobaczyli kilka domostw, które należały do jakiegoś starożytnego ludu. I na tej wyspie znaleźli skarb tego właśnie ludu. Mówią, że była to ogromna fortuna. Jak poszło? Kuternoga zabrał skarb ze sobą, czy co? Tego, niestety, powiedzieć ci nie mogę, ponieważ sam nie wiem. Niektórzy mówią, że uczynił wyspę swoją kryjówką i podobno mieszkał tam szczęśliwie do końca życia. A inni mówią, że Kuternoga nie mógł nawet podnieść skarbu i zginął tam żałośnie. Aha, i jak zmarli on i jego ludzie. Cóż, niezabezpieczony raport mówi, że wyspa dosłownie roiła się od nieumarłych. Po prawdzie, nie umiem sobie wyobrazić, w jaki sposób nieumarli poradzili sobie z kapitanem Kuternogą i jego załogą. Tak czy inaczej, według tego samego źródła, z całej załogi przeżył tylko jeden człowiek. Sądzę, że to on opowiedział wszystkim tę właśnie historię. Podobno ten ocalały powinien również narysować mapę wyspy i zaznaczyć na niej skarb. Ale jeśli interesuje cię moje zdanie, to zwykłe bajki. Znalazłem mapę skarbów kapitana Kuternogi. Co? Co znalazłeś? Pokaż mi to szybko. Muszę to zobaczyć. Teraz naprawdę mnie zdenerwowałeś. Nie rób tak więcej, dobrze. A co się stało? Mapa jest fałszywa. Czy fałszywa, tego nie wiem. Ale podane koordynaty na pewno nie są właściwe. Nie ma tu nic oprócz wody, wody i jeszcze raz wody. Więc z tej mapy nie ma żadnego pożytku. Lepiej ją po prostu wyrzucić. Mówi ci coś imię Mendoza. Jeśli masz na myśli pirata Mendozę, to tak. To już pirat z naszych czasów, prawdziwy zbój. Co możesz mi o nim powiedzieć? Po naszych morzach pływa mnóstwo sławnych piratów. Na przykład Greg. Ale jeśli Grigę można trochę szanować, tak szanować Mendozy po prostu się nie da. On i jego piraci, według mojej opinii, nie są żadnymi piratami, a zwykłymi bandytami. On po prostu depcze po trupach swoich ofiar, a potem czujliwie ucieka, jak tylko na horyzoncie pojawi się królewski okręt. A stary Greg to inna sprawa. Nawet jakiś czas temu podjął walkę z jednym z naszych okrętów. I walczył dzielnie. Zresztą, to go nie uratowało. Udało nam się zatopić jego okręt. Po prawdzie, udało mu się z niego uciec. Gdzie jest kryjówka Mendozy? Może jeszcze mnie spytasz, co król będzie dzisiaj jeść na kolację? Pojęcia nie mam. Wiem tylko, że jego okręt często pojawia się w pobliżu południowych wysp u wybrzeży Arantu. Arancie sprzedaje jeńców asasynom. Ostatnio prowadzi interesy nawet z orkami. Z orkami. Co dokładnie dla nich robi? A co może robić? Zajmuje się handlem niewolnikami, czymże jeszcze? Niewolnicy to jedyny towar dla orków i asasynów. Wielu dzielnych załóg statku, którzy mu się poddali, zostało sprzedanych jako niewolnicy. Dobrze by było skończyć z brudnymi interesami tego łotra przy pierwszej okazji. Powiedz mi, żeby zostać sternikiem, trzeba pewnie być bardzo silnym i zręcznym, czyż nie? Oczywiście. Zwłaszcza podczas sztormów. Nie wyobrażasz sobie, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby sterować takim wielkim okrętem, jak Albatros, podczas sztormu. Sternik musi cały czas uważać, żeby sztorm nie pozbawił go kontroli nad okrętem. Jeśli tak się stanie, to na okręt i załogę przyjdzie koniec. Tak się kiedyś zdarzyło. Kiedyś prawie do tego doszło. U wybrzeży Nordmaru natknęliśmy się na najsilniejszy sztorm, jaki kiedykolwiek widziałem. Człowieku, tego się nie da opisać słowami. Najmniejsza nieostrożność i poszlibyśmy na dno. Dziękuję Adanosowi, że pomógł nam w tej strasznej godzinie. Nie wiem jak, ale jakimś cudem udało mi się utrzymać kontrolę nad okrętem, aż wszystko się uspokoiło. Nie chciałbym tego przeżyć drugi raz. No, przecież jednak sobie poradziłeś. Co powinienem zrobić, żebyś poparł moją nominację na bosmana? Czego ty chcesz? Zostać bosmanem. Przecież dopiero co wszedłeś na pokład. Tak, ale... Co z tego? Powiedz, co powinienem zrobić, żebyś dał mi szansę. Haha, wydajesz się naprawdę poważny. W porządku, proponuję ci. Wystąpę przeciwko mnie, do kogo przepiję. Jeśli zdołasz mnie pokonać, pomyślę o twojej nominacji na bosmana. Ale od razu ci powiem, jeszcze nikt tego nie dokonał. Przyjmuję twoje wyzwanie. Co? Chcesz mnie przepić w zawodach? Hahaha. Tak. Cóż to takiego? Haha, odważny jesteś. Podoba mi się to. Ale z góry uprzedzam.
Większość z tych, którzy ośmielili się rzucić mi wyzwanie, nie mogli przez kilka dni oprzytomnieć. Cóż, to już mój problem. W porządku, jak chcesz. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Dobra, myślę, że to nie jest sprawa na dzisiaj. Trochę liczyłam, że uda nam się odpłynąć na kolejną wyspę. Ale to jeszcze chyba nie ten moment. Witam, ja. Czego chcesz? Nie widzisz, że przeszkadzasz. Jestem nowym marynarzem. Nazywam. Nie interesuje mnie to. Jeśli czegoś potrzebujesz, zwróć się do Gernota. No, Genelun jest właśnie taki. Nie wiem, czy do Baldwina mogę zagadać? Witam, ja. Nie przeszkadzaj mi. Jeśli czegoś potrzebujesz, zwróć się do Gernota. Dobra, chciałam tylko się upewnić. No dobra, tutaj jest ktoś, jest Konrad, już z nim rozmawialiśmy. Tutaj stoi Volker. Witaj, Volker. Możesz mi pomóc? Oczywiście. O co chodzi? Do kogo powinienem zwracać się na pokładzie? Z nas, paladynów, przede wszystkim do Gernota. To on za ciebie odpowiada. Ale jeśli masz jakieś pytania dotyczące szkolenia, możesz z tym podejść do pozostałych rycerzy. A do kogo mam się zwracać wśród marynarzy? Najlepiej do naszego bosmana, Haralda. To twój bezpośredni przełożony. Możesz mi coś powiedzieć o kradzieży prowiantu? Tylko tyle, że to zaczęło się dziać od momentu wypłynięcia z Engargo. Może kogoś podejrzewasz? Niewiele mogę powiedzieć o członkach załogi. O nich lepiej zapytać kogoś innego. A nas, paladynów, nie podejrzewasz? Oczywiście, że nie. Możesz mnie czegoś nauczyć. Naturalnie. Mogę ci pokazać, jak strzelać z kuzji. Jeśli zechcesz potrenować, daj mi znać. No dobra, to się może przydać. Dobra, Halvar jest ogarnięty, Konrad jest ogarnięty. No powiem wam, że powoli nie mam z kim gadać. Trzeba gadać z Knutem jeszcze. Mamy Ernsta, Beowulfa, Bertrama. Hawka również. Co mi podpowiada dziennik? Erik nie wierzy, że na okręcie pojawił się złodziej. Dobra, mamy ze wszystkimi porozmawiać kompletnie, więc... Może z Kowalem w sumie? Chociaż, a może właśnie z jakimś paladynem? Albo z Ernstem ewentualnie, bo wydaje mi się, że on może być ogarnięty nawet. Witam, ja. Wiem, naszym nowym marynarzem. Roland, prawda? Tak, ale skąd o tym wiesz? To proste. Usłyszałem twoje imię, kiedy wchodziłeś na statek. No cóż, witaj na Albatrosie. Jestem Ernst. Jeśli miałbyś jakieś pytania lub potrzebował pomocy, w każdej chwili możesz przyjść z tym do mnie. Dziękuję. Może masz jakieś rady dla nowicjusza? Sądzę, że tak. Do wszystkich na statku zwracaj się po koleżeńsku. Nawet do Sena, który jest arcyleniem. Tylko Knuta radzę ci się wystrzegać. To wyjątkowy awanturnik. I szczególnie nie znosi nowicjuszy. Wiesz coś o kradzieżach prowiantu na statku? Niewiele. Tylko to, że Wolfgangowi wciąż coś ginie. Kiedy zaczęły się kradzieże? Niech pomyślę. Tak, najprawdopodobniej od chwili, jak odpłynęliśmy z Engargo. Masz może jakieś podejrzenia? Nie, nie mam, ale paladynów bym jednak wykluczył. Także nie widzę powodów, aby nie ufać nowemu magowi ognia. Pozostają tylko marynarze. Ale nie wiem, który mógłby się dopuścić czegoś takiego. Już sporo lat z nimi pływam. I nigdy takich zdarzeń nie było. A co ze Senem? Ze Senem. A co, Wolfgang go podejrzewa? Możliwe. No cóż, wszyscy wiedzą, że Sven potajemnie zajmuje się przemytem i sprzedażą bagiennego ziela. Ale nie podejrzewałbym go o kradzież prowiantu. Po co mu to? Dodatkowy dochód, jaki ma ze sprzedaży bagiennego ziela, ewidentnie mu wystarcza, aby kupić sobie jedzenie. Na pewno nie jest złodziejem prowiantu. No cóż, znajdujemy się daleko w morzu. Złodziej musi przebywać się na statku. Niestety, tu ci pomóc nie mogę. Nie wiem, kto może być złodziejem. Rzuciłem Kalarowi wezwanie w piciu trunków. Co zrobiłeś? No to życzę ci dobrej zabawy.
Jednak obawiam się, że w tym pojedynku z Halarem niechybnie padniesz pod stół. Czy żaden trunek go nie bierze? W ogóle. Tylko raz było mu niedobrze. Ale o to zapytaj Wolfganga. On zna tę historię lepiej niż ja. Tylko ostatnio stał się jakiś milczący. Zdaje się, że teraz tylko kradzieże prowiantu ma na głowie. Więc od tego radzę zacząć rozmowę. Kiedy zrozumie, że ten problem też cię nurtuje, to stanie się bardziej rozmowny. No i wtedy może odpowie na twoje pozostałe pytania. Dobra, to na razie wypadałoby rozwiązać sprawę kradzieży. Dlaczego masz taką niewyraźną minę? Czy wszystko w porządku? Co? A nie, wszystko w porządku. Coś mi się zdaje, że tak nie jest. No dobrze. Cóż, właściwie masz rację. Nie jestem z siebie zadowolony. O co chodzi? No, jeśli to cię naprawdę interesuje, chociaż, zaczekaj. Nie sądzę, byś chciał wiedzieć o tym wszystko. Mów śmiało. Wyduś to z siebie. No dobrze. Skoro nalegasz. To dotyczy paladynów. Zawsze mnie to zachwykało, jak posługują się swoimi magicznymi runami i zwojami. I byłbym niezmiernie uszczęśliwiony, gdybym choć raz w życiu mógł użyć taki zwój. No cóż, jeśli sprawa tak wygląda, to idź do paladynów i poproś ich o pozwolenie. Oni nie dadzą mi niczego. Zwracałem się z tym do nich już kilka razy. Za każdym razem, kiedy poruszałem temat zwojów, to zaraz potem mnie zbywano. Jedyny, który jak dotąd okazywał się bardziej otwarty na to, niż pozostali, to był paladyn Konrad. Ale mam takie obawy, że on też w końcu się rozzłości, więc nie ośmielę się go o to zapytać. Wystarczy mi zwyczajny zwój zaklęcia światła. Co byś powiedział, gdybym pogadał z Konradem? Co? Zrobisz to dla mnie? Dlaczego by nie? Nie widzę żadnego problemu. Byłoby wspaniale. Jeśli to naprawdę zrobisz, bardzo mnie tym uszczęśliwisz. No dobra, odnośnie Knuta to na razie może nie będziemy tego zaczynać. Kurde, tych dialogów jest od cholery, nie? Co tam? Jak długo ci jeszcze zejdzie z zamiataniem pokładu? Właśnie skończyłem. Człowieku, to była robota. Nie myślałem, że na pokładzie zgromadzi się tyle kurzu. Więc następnym razem, za żadne skarby nie zgodzę się na taką pracę. Rzuciłem wyzwanie Halarowi w piciu alkoholu. Już o tym słyszałem. Czy zdajesz sobie sprawę, na co się porywasz? W najlepszym wypadku, osiągniesz tylko ciężkie przepicie. Co jest bardziej prawdopodobne, że umrzesz z powodu zatrucia alkoholem. Czy warto? Niepotrzebnie się martwisz. Głupiec. A teraz poważnie. W jaki sposób zamierzasz go pokonać? Miałem nadzieję, że udzielisz mi kilka rad. Chętnie, ale nie potrafię ci nic doradzić. Wiesz co? Spróbuj zapytać Ernsta. To bystry chłopak. Na pewno będzie mógł ci pomóc. Dobra, obgadaliśmy to już z Ernstem w sumie i wiemy, że należałoby się udać od razu do Wolfganga. Kurde, nie chcę na razie zaczynać sprawy tego turnieju alkoholowego. Tylko, że tych dialogów jest tak dużo, matko i córko, że naprawdę. No, może jednak pogadamy o Knucie, jeszcze dodatkowo z Ernstem, żeby już zamknąć z nim linię dialogową. Hej, ty. Co do tego Knuta? Tak. Co chcesz wiedzieć? Zawsze uważałem, że bójki na okręcie wojennym są srogo karane. Jeśli Gernot lub inni paladyni się o tym dowiadują, to tak. Ale Knut postępuje bardzo chytrze. Nie myśl, że on pierwszy zacznie bójkę. Będzie cię tak prowokował, żebyś go pierwszy uderzył. W rezultacie on będzie miał kilka siniaków. A ciebie ukarzą paladyni, ponieważ zacząłeś bójkę. Więc lepiej trzymaj się od niego z daleka. Czy nikt do tej pory nie dał mu nauczki? Dandolo wybił mu kilka zębów. Dlatego Sven teraz go unika. No dobrze, no to fajnie. Siema, tam Wolfganga mogłam sobie zaznaczyć przez chwilę. Dokładnie to samo powiedziałem. Siema. O nie, nie mogę z nim zagadać przez pokład. Słabe. Dobra, to może spróbujemy coś z tym zwojem ugrać jeszcze? Ewentualnie pogadamy z pozostałymi paladynami. Witam. Jestem nowym marynarzem. Ode mnie nikt się tym Mam nie na imię Roland. A ja nazywam się Beowulf.
Czym mogę pomóc? Już nie wiem, w co może później. Mam kilka pytań w sprawie kradzieży można na statku. To było zrobić nie mam na to czasu. Zapytaj kogoś innego. Nie rozumiem, bo mm-hmm, czemu świetnie. Cię to przejmuje? Witam, ja. Wiem. Nowym marynarzem. Nazywasz się Roland, czy jakoś tak? Tak, dokładnie tak. A ty skąd o tym wiesz? Wieści szybko się rozchodzą. Miło cię poznać. Nazywam się Bertrand. Jeśli masz jakieś pytania, zwróć się z nimi do Gernota. Jego czyny były sprawiedliwe. Możesz mnie czegoś nauczyć. Oczywiście. Mogę cię nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną. Jeśli chcesz, możemy zacząć trening choćby teraz. Po raz pierwszy. W sprawie kradzieży na pokładzie. Co chciałbyś wiedzieć? Nie widziałeś przypadkiem czegoś podejrzanego? Albo nie może kogoś podejrzewasz? Coś się zmieniło. Wybacz. Niestety, nie mogę ci pomóc. Nie mówię ci przecież. Dobra, czyli tutaj z paladynami poszło szybko. Już na górze nie mamy z kim gadać. Ewentualnie z Konradem odnośnie tego zwoju. Można cię o coś spytać. Oczywiście. Co chcesz wiedzieć, marynarzu? Mój kolega z załogi, marynarz Ernst, chciałby wypróbować zaklęcie światła. Może mógłbyś podzielić się z nim zwojem? Ach tak. Przede wszystkim, chciałbym wiedzieć, dlaczego sam się do mnie nie zwrócił. Myślę, że jest zbyt nieśmiały. Tak myślisz? Sądzę jednak, że marynarz Ernst doskonale rozumie sytuację. W odróżnieniu od ciebie. Takie żądanie jest po prostu skandaliczne. Co ty sobie wyobrażasz? Jak śmiałeś przypuszczać, że święta moc, którą otrzymujemy od Innosa, może być wykorzystywana w głupich próbach, aby zaspokoić czyjąś ciekawość? Innos obdarzył nas mocą, aby pokonywać wrogów. A nie po to, aby nią się bawić. Idź do mistrza Wulfiasa i proś go, aby Innos w swojej łasce przebaczył ci twoje grzeszne zachowanie. A teraz odejdź. No dobra, czyli nie poszło po naszej myśli standardowo. Ajajaj, dobra. Sternik pogadany. Myślę, że ten turniej zrobimy w kolejnym odcinku. Tutaj panowie pogadani są. Wachtowy. Czyli co, został nam tylko Hawk do pogadania i Mag. Witam. Przypuszczam, że jesteś kowalem. No, chyba wyglądam jak kowal, czyż nie? A ty jesteś tu nowy. Pewnie, że nowy. A czy ty sprzedajesz swoją broń? Niestety, nie. Nie wolno mi sprzedawać wykutej broni członkom załogi. Powinieneś zwrócić się do Wolfganga, zarządzającego ładownią. Tylko on może ci z tym pomóc. Witaj, Kalk. Może coś wiesz o kradzieżach zapasów? Nie, nic nie wiem. I jeżeli mam być szczery, w ogóle tego nie rozumiem. Jeśli jesteś głodny, to po prostu grzecznie prosisz Alvina o dodatkową porcję. W sumie, to na pokładzie naszego okrętu jeszcze nikt nie głodował. Odnośnie Halara. Tak. Co cię interesuje? Czy komukolwiek i kiedykolwiek udało się go przepić w zawodach? Ahaha. Nie, o niczym takim nie słyszałem. Myślę, że to niemożliwe. Ja sam mogę sporo wypić, ale przeciwko niemu nawet ja nie mam żadnych szans. Chcę zostać bosmanem. Bosmanem, mówisz? Przecież dopiero co wszedłeś na pokład. Chociaż rzeczywiście, dlaczego by nie? Co powinienem zrobić, żebyś polecił mnie na dane stanowisko? Cholera, ty tak na poważnie. Oczywiście. Ta, praktycznie nawet cię nie znam. Ale podobasz mi się. Chcesz coś osiągnąć w swoim życiu. Oto co ci powiem. Jeśli wykażesz się w następnym starciu z orkami, możesz liczyć na mój głos. Więc przynieś mi tuzin broni orków jako dowód. Dobra, tuzin to jest całkiem dużo. Może wiesz, jak pokonać Halara w zawodach? Nie mam pojęcia. Zapytaj kogoś innego. Dobra, no to... Widzę, że żeśmy pogadali już ze wszystkimi, w sumie z wyjątkiem Maga, którego sobie chyba zostawię na kolejny odcinek razem z Knutem. Ale może Wolfgang ma coś do powiedzenia nowego? Tu się coś pojawiło. Rum Halvara, to się może przydać. Dokładnie to samo. Co powiesz o Halarze? O naszym sterniku? O, to prawdziwy siłacz.
Powinieneś zobaczyć, jak łatwo radzi sobie z kołem sterowym. Jest silny jak niedźwiedź. Nic tego nie zmieni. Tylko jedna rzecz u niego zła, pije jak smok. Nie uśmiechaj się. Wiem, że na statku wszyscy trochę popijają. Niektórzy nawet więcej niż trochę. Ale Halar przekracza wszelkie granice możliwości. Jeśli zacznie, to pije bez umiaru. Rum, grag, wszystko naraz i dłuższy czas. Mnie tylko ciekawi, skąd bierze te wszystkie trunki. Powinien być mądrzejszy. Widocznie, gdzieś na statku ma ich zapas. Gdyby tak to znaleźć. Na co ci to? Co byś z tym zrobił? To bym zrobił Halarowi niespodziankę. Niektóre problemy same się rozwiązują. Znalazłem schowek Halara. O, to świetna wiadomość. I gdzie ma ten schowek? Nie uwierzysz, trzyma go pod twoim nosem. Z tego wyniknie tylko ładownik, jeszcze obok skrzyń z prowiantem. Co, tuż pod moim nosem? Co za lis. Pewnie pomyślał, że będą tam szukać ostatni. Jak to wygląda? Powinien być. Mówiłeś, mądrzejszy. Że chcesz mu zrobić kawał. Jasne, że chcę. Ale jak? A przy okazji, rzuciłem Halarowi wyzwanie w zawodach. Słucham. Tak, jakbym nie miał. Chcesz wygrać z Halarem w piciu? Mówisz poważnie. Tak, mam. Nie masz pojęcia, jak go zdobyć. Chyba tak. Skoro teraz wiemy, gdzie Halar chowa swoje trunki, nawet łatwo będzie to zrealizować. Tak, to były naprawdę świetny dowcip, który moglibyśmy na nim zrobić. Więc słuchaj. Halar może i ma odporny łeb na mocny alkohol, ale nie na wino. Kiedy pewnego razu napił się wina, natychmiast poczuł się źle. Więc trzeba tylko dolać wina do jego butelki w schowku. A wtedy łatwiej będzie go pokonać. Zgoda. Dolejmy wina do rumu Halara. Zróbmy to. Ale będzie ubaw. Ha, ha, ha. Mam tylko jedno pytanie. Dokładnie to samo powiedziałem. Dlaczego tak usilnie chcesz dać nauczkę Halarowi? Ponieważ facet się popisuje. Wydaje się być niesamowicie silny. No dobra, czyli co, rozumiem, że się to udało? Okej, zostało mi tylko zaopatrzyć się w rum. Mamy chyba dosyć sporo rumu, prawda? Rum. No jasne. Dobra, to w sumie nawet te zawody w piciu byśmy mogli jeszcze dzisiaj zrobić. Słyszę o tym po raz pierwszy. Tak naprawdę. Mamy jeszcze chwilę czasu. No to co, panie sterniku? Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Halar. Zaczynamy zawody. Myślałem, że odpuścisz. Zostawię to w spokoju. No cóż, do dzieła. Muszę przyznać, że świetnie sobie radzisz. Pijemy dalej. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. No co, jeszcze po jednym. Oczywiście. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. To było przecież jasne. Ach, do cholery, moja głowa. Dlaczego jest mi tak niedobrze? Nie mówię ci przecież. Nie wiem jak, ale mnie pokonałeś. Muszę się teraz przespać. Już nie. No i pięknie. Kto więcej wypije? Chodźmy do Wolfganga zdać mu raport. I będzie już naprawdę zajebiście. Siema Sven. Pokonałem Halara w zawodach. Naprawdę. A więc nasz plan zadziałał. Halar na długo zapamięta ten dzień. Ha, ha, ha. Dobra, chyba się udało. Tak jest, zadanie się wykonało. Teraz jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego zadania z tym skradzionym prowiantem. Beowulf nie był zbyt miły, kiedy zapytałem go o kradzieże prowiantu. Spróbujemy ruszyć to zadanie w kolejnym odcinku. Również podły awanturnik. Złoto piratów to jest zadanie, które się wykona chyba w 4 rozdziale? Coś takiego. Sven, Dandolo, Ernst i Knut. Handel bagiennym zielem. To na razie nic. Zaklęcie światła do Wulwiasa. Bitwa z orkami i Bosman. Dobra, moi drodzy. Zakończymy sobie odcinek przy Wolfgangu. Ja jeszcze tak na wszelki wypadek porozmawiam sobie z nim odnośnie każdej postaci z pojedynka? Każdej pojedynczej postaci? Jezu, nie umiem czasami w język polski.
Jakby poproszę go, żeby opowiedział o załodze, o każdej osobie i zobaczymy, czy to wytnę, czy to zostawimy jednak w odcinku. Jeżeli będzie jakiś wpis do dziennika, to na pewno się to przyda. Z tego wyniknie tylko jeszcze. I zobaczymy. No, chciałabym już odpłynąć z tej wysepki, gdzie jesteśmy, ale musimy te zadania pozamykać, żeby to zrobić, dlatego cóż, starajmy się. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!